Witajcie kochani, pozdrawiamy was serdecznie w dzisiejszy wtorkowy poranek z Wodzisławia Śląskiego. Jak widzicie, za nami aura zimowa, mróz, także korzystamy z czystego powietrza i z tej radości, że w tym roku tyle śniegu nam napadało. Podczas przygotowania dzisiejszego odcinka, dzisiejszego nagrania spotkała mnie miła niespodzianka. Kiedy ustawiałem kamerę, nagle koło płotu plebanii podjechał samochód i wysiadł mój kolega, mój przyjaciel ze studiów, ksiądz Rafał Miller z Sycowa. No i nie miałem innej możliwości, jak zaprosić go do dzisiejszego odcinka, żebyśmy wspólnie, razem mogli wam przekazać Słowo Boże na wtorkowy poranek i z Wodzisławia Śląskiego was pozdrowić. Księże Rafale, bardzo proszę o przeczytanie słowa na dzisiejszy dzień. Niech poznają wszystkie ludy ziemi, że Pan jest Bogiem i w Nim nie ma innego. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbiał imienia Twego, bo Ty jesteś święty. To też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiła się sprawiedliwość rządów Twoich. Dzisiejsze słowo przypomina nam o tym, że Pan jest Bogiem i nie ma innego. Kiedy wrócilibyśmy myślami do czasu szkoły, do czasu nauki konfirmacyjnej, to z pewnością przypomniałoby się nam pierwsze, drugie przykazanie, gdzie także rozbrzmiewają słowa, że Pan jest Bogiem naszym, nie ma innego. Jemu powinniśmy oddawać pokłon, Jego powinniśmy kochać z całym sercem i On powinien być przewodnikiem naszego życia. Życzę wam, drodzy, na dzisiejszy dzień, żeby to nasz Ojciec Niebiański prowadził was i strzegł od złego. Czasy mamy trudne. Wokół nas chorują ludzie. Każdego dnia słyszymy o tym, że umierają ludzie. To przynosi wiele smutku, wiele niepokoju. Jeżeli będziemy żyli z Bogiem, jeżeli Pan Bóg będzie naszym przewodnikiem, będzie naszym pasterzem, będzie tym, który nas poprowadzi, to nasza nadzieja na lepsze jutro będzie pewna i niezachwiana. Życzę wam z całego serca, wraz z księdzem Rafałem tu obecnym dzisiaj ze mną, żeby dobry Bóg prowadził was bezpiecznie po waszych drogach, a Jego święte imię niech będzie na waszych ustach i w waszych sercach. Pozwólcie, że zakończę dzisiejsze poranne rozważanie wtorkowe słowem Sørena Kierkegaarda, który tak napisał: Ojcze, który jesteś w niebie, kiedy w naszych sercach budzi się myśl o Tobie, nie pozwól, aby była ona jak zbudzony nagle ze snu ptak, który przerażony krąży dookoła, lecz jak dziecko, które budzi się z niebiańskim uśmiechem na twarzy. Życzymy wam każdego dnia uśmiechu na twarzy i radości z tego, że Pan Bóg jest naszym Ojcem i prowadzi nas do naszej niebiańskiej Ojczyzny. Zostańcie z Bogiem.